Hej, witajcie, tu wasz Mike. Dziś wracamy do uniwersum Star Trek, ponieważ tutaj też trzeba nadrobić w tematach, więc bez zbędnej gadki jedziemy z koksem. Aha, i Brass, w końcu się doczekałeś swojego filmu. Wyobraźcie sobie, że jesteście dowódcą okrętu, który został przerzucony dobre 70 tysięcy lat świetlnych od domu w nieznaną wam część galaktyki, do tego w cholernie niebezpieczną część galaktyki. Często będziecie potrzebować mniejszych statków do wykonania przeróżnych, często niebezpiecznych zadań. Ale niestety, promy, którymi dysponujesz, delikatnie mówiąc, są. Na całej linii. No dobra, są przeraźliwie. Ale masz zdolną załogę i niemałe możliwości, więc dajesz przyzwolenie na budowę nowej jednostki najbardziej wyluzowanemu gościowi na okręcie i w zamian dostajesz to Ferrari pośród promów. Klasa Delta Flyer. Nie projektujemy Hot Roda, poruczniku. Właśnie dokładnie to projektujemy. Zasilanego Warp ultra-responsywnego Hot Roda z XXIV wieku. A teraz już tak na poważniej. Klasa Delta Flyer została zaprojektowana i zbudowana przez załogę USS Voyager. Statek był odpowiedzią na coraz bardziej niebezpieczne warunki panujące w kwadrancie Delta, w którym standardowe wahadłowce nie spełniały swojego zadania. Porucznik Paris wielokrotnie próbował przeforsować u kapitan Janeway i Chakotaya zezwolenie na budowę nowego statku, jednak z powodu braku surowców i sytuacji, w jakiej się znaleźli, dostawał raz za razem odmowę. Jednak zmiana decyzji nadeszła szybko, kiedy zdano sobie sprawę, że promy drugiej klasy są niewystarczające i omal nie utracono specjalistycznej sondy. Projekt Delta Flyer był połączeniem technologii Federacji oraz Borg. W jego realizacji wzięli udział Tom Paris, Belana Torres, Tuvok, Harry Kim oraz 7 z 9. Efekty pracy były bardziej niż zadowalające. Do wykonania pierwszej wersji promu użyto wysoce wytrzymałego metalu tetraburnium, zaś pancerz stworzono z parametalicznego stopu, dzięki czemu statek był bardzo wytrzymałą konstrukcją o długości 21 metrów, szerokości 12,2 i wysokości 5,3 metra. Rozmiarami zbliżone były do klasy Danube. Tom Paris, projektując Flyera, wykorzystał wiele unikatowych rozwiązań, takich jak wysuwane gondole Warp, w które wyposażone były obydwie wersje Flyera. Podczas lotu z impulsową gondole schowane były w konstrukcji, a wysuwały się, gdy chciano skoczyć w Warp. Prom latał z maksymalną prędkością Warp 6, a dodatkowym atutem tej klasy była możliwość działania pod wodą dzięki unikatowemu systemowi osłon. Jak na stosunkowo niewielki statek, Flyer był dobrze uzbrojony. Pierwsza i druga edycja posiadały zarówno fazery, jak i torpedy fotonowe, zaś Delta Flyer 2 posiadał uzbrojenie oparte o technologię Borg zaprojektowane przez 7 z 9, które uwzględniało dodatkowo pociski fotonowe. Statek zbudowano tak, aby korzystał z imersyjnych tarcz oraz systemu osłon Unimatrix, który zaprojektowany został przez komandora porucznika Tuvoka. Podczas modernizacji pierwszego Flyera zainstalowano mu osłony multiadaptywne, zaś Delta Flyera 2 usprawniono o pancerz z duranium i impulsowe uzbrojenie fazowe. W kokpicie Delta Flyera znajdowały się stanowiska pracy dla personelu taktycznego, operacyjnego i inżynieryjnego, zaś miejsce sternika było na samym przodzie. Panele operacyjne standardowo używały interfejsu LCARS z małymi odstępstwami dla pilota, które wykonane zostały przez porucznika Parisa. Prom posiadał duży przedział rufowy, co dało możliwość zainstalowania wysuwanego biołóżka, które służyło bardziej do ustabilizowania rannego, zanim statek dotrze do Voyagera. Na rufie umiejscowione też były łóżka dla załogi, które wyposażone zostały w stanowiska pracy oraz replikator, co pozwalało załodze odbywać 5-dniowe misje. A na sam koniec mała ciekawostka. Według noweli Over at Torrent Sea, promy Delta Flyer nazwane zostały klasą Flyer, a sam USS Titan posiadał co najmniej jedną taką jednostkę. A ja się na dzisiaj z wami żegnam, do usłyszenia, do następnego materiału, hej!